kurczę. Myślę, że już czas, no. Hello moi słodcy, witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj będziemy kilka rzeczy sobie razem robić, ale zacznijmy od tego, że ten dzień w ogóle jakoś zupełnie inaczej się zaczął, dlatego że po pierwsze nie rozciągałam się rano, a rozciągam się codziennie od dłuższego czasu. Zrobiłam kawę, wyszłam z domu, nawet nie umyłam zębów i nałożyłam filtra na twarz. W ogóle ogólnie wszystko olałam. Wszystko, dlatego że się spieszyłam na trening, który miał być o 8:30. Taki trening grupowy, wiecie, na siłowni. Stwierdziłam, że sobie pójdę. Poszłam tam. Co się okazało? Ja nie patrzyłam na piątek, tylko patrzyłam na sobotę. Więc dzisiejszy cały poranek jest jakiś mega pogmatwany. No ale już będąc na tej siłowni uznałam, że okej, zrobimy jakikolwiek trening, tak? Mam pomysł, żeby pojechać mamie kupić kwiaty na giełdę kwiatową, ale wiecie co, nie wiem czy mi się uda, bo jest już 10:00. 10:00, wstałam o 7:00, no po prostu 7:30, no ja nie wiem jak ten czas ucieka rano. Mam szczerze nadzieję, że jeszcze będzie cokolwiek, bo wiecie, tu jest tak, że o 6:00 ludzie się zjeżdżają, tak mega wcześnie rano. Lubię tutaj kwiaty kupować, ale po pierwsze to wcale nie jest bardziej opłacalne. A po drugie, ci sprzedawcy są tacy niemili do mnie zawsze, że... Hehehe! I'm gonna fucking cry, mogłam pojechać do Lidla! Serio! Poprosiłabym tą bułeczkę z twarożkiem i rzodkiewką. I do tego bym poprosiła jalapeno jeszcze dodać. I bym poprosiła jeszcze średnie latte. Dzień dobry, dziękuję, bardzo miłego dnia. Nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko, Boże, to... Latte nie dla mnie, tylko dla mamy. Dzisiaj zrobimy jej taki miły dzień. Nie mam ochoty gotować, nie chcę mi się robić śniadania dzisiaj w domu. Pająk, ja pierniczę. Jakiego mam wziąć? Ja pierniczę, ale ma pajęczynę. O kurde. Ja się nie boję pająków, o co mi chodzi? Chciałabym mega zacząć nagrywać takie mukbangi, ale jestem przerażona tym, ile bym musiała wpieprzyć. Fakt tego trochę mnie zniechęca. Bardzo mnie to przeraża. No. Ej, takie coś jest zdrowe chyba, nie? No dobra, no mam to białe pieczywo. A co z tego? Białe pieczywo jest niezdrowe? Ogólnie, według TikToka, to wszystko jest niezdrowe. Nabiał, warzywa, owoce też są niezdrowe. Gluten, ogólnie wszystko, więc... Gadałam przed chwilą z tatą i się okazało, że chyba mama ma dzisiaj kiepski humor. Dzisiaj ma dużo chyba pracy, więc stwierdziłam, że czemu nie i po prostu pomogę, posprzątam trochę w tej chacie. Mam dużo swoich rzeczy, którymi muszę się zająć przed weekendem. Ale umówiłam się z nią potem, że jeszcze mi będzie farbowała włosy takich ciemnych. Czuję się bardziej taka, wiecie, boss bitch, jakby queen confidence boost. Więc skoro ona robi coś dla mnie, to ja mogę sobie odpuścić, lepiej sobie zorganizować czas i zrobić coś po prostu dla niej. Wy sobie też dbajcie o swoich rodziców, bo im się odechciewa w pewnym wieku, odechciewa im się. Sprzątać i no, jest 11:00, pewnie mi to zajmie trochę, niestety. Zgodzicie się ze mną, że aby dobrze funkcjonować,
i dobrze się czuć. Jest to tak mega ważne, aby dbać o swoją przestrzeń, o swoje terytorium, żeby to było czyste i uporządkowane. I ja tak uważam, że jeżeli mam czysty pokój, czyste mieszkanie, to mam czystą głowę i lepiej mi się pracuje i lepiej mi się cokolwiek robi. Więc let's do it together, ok? Śmietnik, który jest olbrzymi i na nim trzymam właśnie zawsze jakieś takie paczki, jakieś takie rzeczy, których po prostu, słuchajcie, nie mam gdzie odłożyć. Jak mnie znacie, wiecie, że kocham piątki, bo to jest idealny dzień dla mnie na to, żeby sobie zrobić po prostu domowy spa i zadbać o siebie. I czuję się tak dobrze, zrobiłam ten trening, zrobiłam coś miłego dla mamy i jakby myślę gdzieś tam z tyłu głowy o tym, że mam jeszcze sporo rzeczy dzisiaj do zrobienia, a już jest godzina 14. Ale nigdy po prostu nie zapominam też o tym, żeby w tym wszystkim, w tym natłoku jakby zadbać też o siebie. Więc robimy dzisiaj domowy spa, totalne, po prostu everything shower. Może zacznijmy od tego, że umyję zęby, których rano nawet nie umyłam. Proszę w ogóle nie komentować, ok? Się zajmiemy twarzą w ogóle, bo nie będę mała włosów, bo mama będzie mi włosy myła. Zazdroszczę wam i sobie, jeżeli macie mamę fryzjerkę. Idziemy się myć. Instrukcja obsługi, co będziemy używać, czekajcie. Dobra, zaczynamy od peelingu. Na suche ciało, tak jak jestem teraz, tak się wypeelinguję. Potem spłukujemy, wkładamy oliwkę. I golimy się na tą oliwkę. Pamiętajcie, że nie lubi tam brzydkiego ostra, takiego zużytego kilka razy. Nie róbcie sobie tego, ok? Dwa razy cielsko i będę świeża, będę fresh i widzę się z wami potem. Sorry, że tak jakoś dziwnie, ale mam jakiś mega dobry humor. A jak mam mega dobry humor, to często jestem jakaś dziwna. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Wyszłam. Ja nie powinnam być teraz w ręczniku. Dlaczego? Dlatego, że to jest... Ja już o tym mówiłam u siebie na TikToku, ale to jest super, super tip. By to nawilżenie wam się jak najdłużej utrzymywało, to warto na takie właśnie wilgotne ciało już się balsamować. Robimy, wiecie, masaż całego ciała dodatkowo. Biorę olejek. Może być ten sam, ten dziecięcy. I tworzymy taką powłokę. Nie zaufajcie, bo wasze ciało wam 20 lat za to podziękuję. Proszę nie zwracać uwagi na syf, jaki tam się dzieje w tle, ale patrzcie. Pięknie. Witamy w salonie kosmetycznym. Dzisiaj zrobimy pani manikir i pedikir. Fuck it, ona jest czarna. Do końca tą ampułkę. Już są poskubane całkowicie, bo obgryzą mnie, no bo co mam zrobić z drugiej strony, nie? Bum! Podziwiałam i kupiłam pierogi. Taniec szczęścia, taniec szczęścia. Zrobię sobie brwi. Naszło mnie takie myślenie. To jest mój znak dla ciebie teraz, że odpuść relacje z toksycznymi dla ciebie ludźmi. Wiem, jaki komfort daje to, że znasz swoją wartość i wiesz, że czas po prostu odpuścić, ok? I przykro mi to mówić, bo sama nieraz miałam mieć taką nadzieję, że może ta osoba się zmieniła, że może w końcu będzie inaczej, a potem sobie uświadamiasz, że no tak naprawdę nigdy nic nie będzie inaczej.
Dosłownie uważam, że jak zboostujesz swoją pewność siebie i zdasz sobie sprawę z tego, że twoje szczęście jest dla ciebie ważne i polubisz siebie i zdasz sobie sprawę, że nie pozwolisz sobie na takie plucie w twarz, na taki brak szacunku w twoją stronę, to uznasz wtedy, że te osoby nie są tobie potrzebne w życiu. Nawet jeżeli to znaczy, że zostaniesz sama. By hello, najwyżej i co? Będziesz miała najlepszą kompankę na świecie, czyli samą siebie. Jakby wyobraźmy sobie to w taki sposób, że jesteś ty, czyli wspierasz siebie całe życie, dbasz o siebie całe życie. Jest osoba, która doprowadza cię naprawdę do skrajnych stanów twojego nastroju i ona swoją bańką wchodzi na ciebie i ty po prostu żyjesz w tej negatywnej energii, ty po prostu absorbujesz tą energię. Ona, wchodząc tą bańką, narzuca tobie dany schemat działania i zachowania. Więc to jest mój znak dla ciebie, ode mnie, że czas odpuścić. Myślę, że już czas, no. Moja kuleczka. Ale przyjemnie. Ej, jakby co mama nie powie, jaka to farba. Są lata praktyki. Nic za darmo. Don't give up, but don't give up. No, no, no. No i teraz robię to po prostu. A ty to się wałaś przed chwilą? Stwierdziłam, że robię chlebek bananowy. Były banany, które już były takie dość brzydkie. W ogóle zobaczcie, jak tak jest mega mało. Strasznie mało tych bananów, a złożyłam 3 i 4 zostawiałam na samą górę. Będzie z czekoladą orzechową. Ma być moist chlebek bananowy, po prostu ma z niego kapać. Więc robimy. Włożyłam już go do piekarnika. 40 minut musi się robić. Kocham gotować, a pieczenie to jest jakaś moja zmora, słuchajcie. No nie umiem. Nie umiem, nie wychodzi mi. Ale mimo tego, że za każdym razem w sumie mi nie wychodzi, to ja się nigdy nie poddaję. Nie wiem czemu. Chciałabym być tak zaparta w innych sferach życia. Raz robiłam cynamonki i słuchajcie, miałam przepis. Te cynamonki w ogóle nie zaczęły rosnąć. Były przepyszne. Czy były za kalcem? Pewnie tak. Potem zrobiłam ciasto. Czy był za kalec? Ło, cholerny. Czy zjadłam je? Zjadłam. I było w miarę dobre. Ej, może trzeba wykałaczkę włożyć tak profesjonalnie. Tam jest. No. Wyszło mi. No wyszło, czy nie? No wyszło. No wyszło. Czapi biedny przed chwilą wlazł w cement. Biedny, on jest, nie jest przyzwyczajony do tego, że teraz będzie tak wyglądał. Jak mu serduszko bije. Ale najciekawsze jest to, że wyszło. Chyba wyszło. Słuchajcie, to będzie wiekopomna chwila. Moja dłoń zostanie w tym domu na zawsze. Nie pozbędą się mnie. Widać?
Chciałam jeszcze usiąść i powiedzieć wam o tym, czego się dzisiaj też nauczyłam. Dlatego, że zaczęłam czytać książki w taki bardzo niestandardowy sposób. Nie liczy się dla mnie ilość stron i ilość przeczytanych książek. Liczy się dla mnie to, że otwieram książkę i z każdej strony robię notatki. I oczywiście mówię tutaj o książkach takich typowo stricte edukacyjnych. I faktycznie dużo mi to daje, tym bardziej, że ja zapamiętuję przez pisanie, jestem wzrokowcem, więc dzisiaj tak. I przeczytam wam coś, co bardzo zmieniło moje postrzeganie, jeszcze nie wiem czego, nie wiem jeszcze jak to określić, świata, ale bardzo fajne. A więc mianowicie w Piśmie Świętym jest cytat. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będziecie, to wszystkiego użyczy wam mój ojciec, który jest w niebie. I rozmawiałam o tym z moją mamą, bo tutaj odbiór może być różnoraki. Tym bardziej, że tutaj jest zdanie, tutaj jest sformułowanie, które jest kluczowe. Jeśli wy dwaj... I wiecie, ja czytając coś takiego, pierwsze co myślę o ludziach. Ale można to odbrać w trochę inny sposób, mianowicie... Ci owi dwaj mogą oznaczać naszą świadomość i podświadomość, myśli, nasze uczucia, zamysł i emocje oraz nasze pragnienia i naszą wyobraźnię. I teraz wam trochę tak redaguję, opowiadam o książce pod tytułem Potęga Podświadomości 2.0. Jakby to daje do myślenia, to co wam przed chwilą powiedziałam, dlatego że to jest też często powód tego, że nie mamy tego, czego chcemy. Ogólnie bardzo długi, rozłożony temat, bardzo ciekawy, bardzo inspirujący, ale to by było na tyle. Idziemy sobie teraz usiąść, pograć w karty. Bardzo miło z wami spędziłam czas i jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. I weźcie wszystko do siebie, co wam dzisiaj nagadałam. Głupotki, nie głupotki. Trzymajmy się dobrze po prostu. Buziak ode mnie bardzo duży i chodźcie, jeszcze się przytulimy szybko.